Dzień dobry. Witam Państwa na briefingu prasowym poprzedzającym konferencję Energetyka w Polsce w 2050 roku, organizowaną przez Senacką Komisję Nadzwyczajną do spraw klimatu oraz Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. W briefingu biorą udział wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu dr Stanisław Gawłowski, przewodniczący Prezydium Komitetu Problemów Energetyki pan profesor dr habilitowany inżynier Janusz Lewandowski oraz członkini Komitetu Naukowego Konferencji dr Elżbieta Mreńca. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią wicemarszałkinię Gabrielę Morawską-Stanecką. Dzień dobry Państwu. W dobie wojny, kryzysu energetycznego o energetyce nie można powiedzieć za dużo. Trzeba o niej mówić, trzeba planować, projektować, ustalać i wdrażać te rozwiązania. Okazuje się, że dekarbonizacja jest nieunikniona, że uzależnienie Europy od paliw kopalnych spowodowało głęboki kryzys energetyczny, z którym borykamy się w chwili obecnej i wszyscy wznosimy oczy do nieba i błagamy o łagodną zimę. Dlatego musimy działać tu i teraz. Stąd Komisja Nadzwyczajna do spraw klimatu postanowiła również zorganizować tę konferencję, w której wybitni przedstawiciele świata nauki, eksperci, praktycy będą zastanawiali się, jak zrobić to szybko, sprawnie, skutecznie i z pożytkiem dla kraju i dla obywateli. I generalnie to będzie tematem naszej konferencji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani marszałkini. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Stanisława Gawłowskiego. Szanowni Państwo, rzeczywiście Polska stoi dzisiaj przed bardzo poważnym wyzwaniem. Te wyzwania, o których wspomniała pani marszałek, dotyczące zmian klimatu, wojny na Ukrainie, przyspieszają procesy związane z zmianą miksu energetycznego w Polsce. Ciągle u nas 70% energii elektrycznej wytwarzanych jest z węgla. Do roku 2000, czy w ciągu najbliższych 10 lat, około 2/3 mocy zainstalowanych w energetyce konwencjonalnej będzie musiała być albo wyłączona z powodu śmierci technicznej, albo poddana bardzo gruntownym procesom modernizacyjnym, co będzie oznaczać wielomilionowe albo miliardowe nakłady potrzebne na modernizację tych źródeł energii. Pytanie, czy w tym kierunku powinniśmy pójść. Jednocześnie w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ilości energii odnawialnych w poszczególnych krajach. Dzisiaj spór trwa, czy do roku 2030 ma być 45% czy 43% energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. My w Polsce musimy również odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób, w jaki chcemy osiągnąć te wskaźniki, które będą obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Bez świata nauki, bez ekspertów z branży energetycznej to się nie uda. Poważna dyskusja o pilnych działaniach w obszarze energetyki, stąd wspólny plan i pomysł na organizację konferencji naukowej z Polską Akademią Nauk. Dziękuję bardzo panie profesorze, że razem wspólnie możemy tego typu konferencje zorganizować. Zapraszam wszystkich do przysłuchiwania się i uczestnictwa w konferencji. Dziękuję panie senatorze. Proszę o zabranie głosu pana profesora Janusza Lewandowskiego. Szanowni Państwo, no przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie tu na dzisiejszą konferencję. Także dziękuję panu przewodniczącemu Komisji do spraw klimatu i no, znajdujemy się jako kraj, a więc tym samym środowisko naukowe z punktu widzenia perspektyw krajowej energetyki w zupełnie kluczowym momencie. I o ile środowisko naukowe, szczególnie to techniczne, w
w gruncie rzeczy było odpowiedzialne za tą dalszą perspektywę, to znaczy większość z nas pracowała nad rozwojem technologii w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Natomiast dzisiaj to wyzwanie zupełnie inaczej i tak staramy się je sobie postawić, jak dzisiaj możemy pomóc osobom odpowiedzialnym za gospodarkę dziś i w najbliższym okresie, jak możemy pomóc w przygotowaniu drogi przekształceń krajowej energetyki, tak żeby z jednej strony zapewniła ona bezpieczeństwo energetyczne, ale z drugiej strony no, zrealizowała cel, o którym mówił pan przewodniczący, to znaczy takiej może nie tylko dekarbonizacji, ale w ogóle uwolnienia od cel, którym będzie uwolnienie od paliw kopalnych, której po prostu w Europie brakuje. Chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę, że występujemy tutaj wraz z kolegami jako Komitet Problemów Energetyki. Jako komitet przygotowaliśmy tematy wystąpień, natomiast to, co państwo usłyszycie, to chciałbym, żeby nie było wątpliwości, to będą w każdym przypadku opinie osób wygłaszających referaty, a nie stanowisko komitetu. Jesteśmy zbiorem 30 paru profesorów, doktorów, habilitowanych doktorów, którzy tak jak wszędzie i w każdej sprawie mają różne poglądy. Myślę, że co do jednego jesteśmy wszyscy zgodni. Należy zrobić wszystko, żeby ten cel, jaki postawiliśmy sobie w ramach Wspólnoty Europejskiej na rok 2050, zrealizować, zgadzając się z tym, że 2050, data symboliczna, tak powinna być traktowana. Myślę, że jak to będzie rok 48 czy 52, to wszyscy się też będziemy cieszyć. Dziękuję państwu i zapraszam na konferencję. Dziękuję panie profesorze. Czy mają państwo pytania? W takim razie jeszcze raz dziękuję i przypominam, że transmisja konferencji Energetyka w Polsce w 2050 roku rozpocznie się za chwilę i będzie można ją śledzić na stronie internetowej Senatu oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Dziękuję.